Hej wszystkim! Witam się z Wami bardzo serdecznie na naszym kanale o poranku! Miałam powiedzieć właśnie, że jest wcześnie rano, że Oliwia jeszcze śpi, ale Ty chyba już wstałaś. Tak. Jakie Ty masz włosy! OMG! Wow, super, że się ubrałaś. Ja za to umyłam sobie włosy, jeszcze troszeczkę są wilgotne. Chyba musisz wydmuchać nosek, bo jak wiecie, Oliwia ma alergię i niestety rano jest potrzebna chusteczka. Skoro nosek Oliwia ma już ogarnięty, to ja chciałabym się Ciebie zapytać, czy Ty wiesz, jaki dzisiaj czeka nas challenge? Jeszcze nie wiesz? Wymyśliłam, a raczej nasza Wicka wymyśliła takie wyzwanie, żeby tata decydował o naszym dniu. Twój tata, bo chciałam powiedzieć nasz tata. Ale przecież to nie jest nasz tata, ja mam innego tatę. Co ty o tym sądzisz? Może być? On jeszcze o niczym nie wie, zaraz do niego będziemy dzwoniły, bo na chwilę obecną pojechał do pracy, więc pierwszą połowę dnia po prostu będziemy się kontaktować przez tableta. Ty będziesz tatę widziała i będziemy go pytać o różne rzeczy. Czyli na przykład zadzwonimy i zapytamy go, jakie dzisiaj mamy mieć włosy, rozpuszczone czy związane i tak dalej. Mam nadzieję, że będzie dla nas łaskawy i nie powie nam, że mamy sprzątać do godziny 15. Oby tak nie było, prawda? Oby nam wymyślał same fajne rzeczy, także trzymajcie za nas kciuki, żeby ten challenge jak najlepiej się dla nas potoczył. Pamiętajcie zostawiać dużo łapeczek w górę, bo to jest dla nas mega miłe. Subskrybujcie nasz kanał, bo odcinki dodajemy codziennie w czasie wakacyjnym o 8:30. To jeszcze może opowiedz naszym widzom, jak Ci się dzisiaj spało? Może miałaś jakieś kolorowe sny? Nie. Mi chyba też nic się nie śniło, wiesz? Musimy jeszcze chwilę poczekać z tym telefonem, bo napisałam do taty SMS-a, czy ma czas z nami porozmawiać, bo wiecie jak to jest w pracy. Czasami nie ma takiej możliwości, więc czekam, aż nam odpowie na tą wiadomość. Jak już będziemy mogły dzwonić, to koniecznie dzwonimy, bo ja już jestem głodna i nie wiem, co ja mogę dzisiaj zjeść na śniadanko. Nareszcie łączymy się z tatą. Tata dał znać, że teraz ma czas. Hello. Cześć tatusiu. Cześć. Jak tam u Ciebie? W pracy jestem. Pracujemy. A my dzisiaj nagrywamy taki challenge, że Ty będziesz decydował o tym, co my dzisiaj będziemy robiły. Może być? Już mi się podoba. Wiedziałam, że tacie się spodoba to wyzwanie. To mamy do Ciebie pierwsze pytanie. Bo ja sobie założyłam taką kolorową bluzkę. Oliwia ma czerwoną. Czy mamy zostać w tym, czy musimy się przebrać? O, tata myśli. Co to? Kolorową bluzkę. Ja mam kolorową, Oliwia ma czerwoną. Czy możemy zostać w tych ciuchach? Przebierzcie się. O nie, jak mi się nie chce. Serio. Ja idę się przebrać. Dobra. Zobaczcie coś pięknego. Coś pięknego, my zawsze jesteśmy piękne, codziennie jesteśmy śliczne. To teraz powiedz nam drugą kwestię, czy mamy mieć dzisiaj rozpuszczone włosy, czy mamy je spiąć? A może jedna z nas ma tylko mieć włosy spięte, a druga ma mieć rozpuszczone? Wszystko zależy od Ciebie. Oliwia lubi rozpuszczonych chodzić, to miejcie rozpuszczone. Dzięki, jest! Chociaż tyle. I ostatnia kwestia, o którą bym się chciała Ciebie teraz zapytać, to jest nasze śniadanko. Co mamy dzisiaj zjeść? Przerwało. Aha, tacie przerwało, więc zadam jeszcze raz to pytanie. Co mamy dzisiaj zjeść na nasze śniadanko? Przerywa. Halo. Nie, czy my się dogadamy, tylko nie to, tato. Co mamy zjeść na śniadanie? Jakie śniadanko? Tak, jest, usłyszę. Coś zdrowego. Coś zdrowego. Ale wybierz nam, czy mamy zjeść mleko z płatka? Twarożek. Ale to muszę iść do sklepu, żeby kupić produkty, żeby zrobić ten twarożek. No dobra, pójdę. Okej, okay. Czyli mamy zjeść kanapki z twarożkiem? Tak. A do tego ma być woda, czy mamy sobie zrobić herbatkę? Herbatkę. Okej, okay. No to ja nawet lubię te rzeczy. Dobra, to ja sobie zrobię zieloną herbatkę, Oliwii zrobię owocową, bo ona lubi malinową. Dzięki tata za informację. Jak już się uczeszemy, przebierzemy, zjemy, to zadzwonimy do Ciebie jeszcze raz, żeby się zapytać, co mamy robić dalej. Dobra. To my Ci życzymy miłego dnia, buziaczki Ci wysyłamy. Ja Wam również. Buziaczki, dziewczyny, pa. Nie, kazał mi się przebrać. Ale dlaczego? Ale przynajmniej mogę mieć dzisiaj rozpuszczone włosy, bo nie mam ochoty ich spinać. Co, Ty już jesteś tak szybko? Proszę bardzo. Ja rozmawiałam z tatą, Oliwia już się przebrała. Musiałam. Wszystko? Wiesz? Dobra, to dzisiaj mamy rozpuszczone włosy. Cieszysz się? Tak.
A ja muszę iść do sklepu, żeby zrobić ten twarożek. O nie. Także nasze śniadanko dopiero będzie za jakieś pół godziny. O, licho. Kary, ty założyłaś krótkie spodenki? No. To będzie ci za chłodno, musisz mieć odrobinkę dłuższe. Krótką bluzkę? Nie, no, ona jest normalnej długości. Dobra, szybko działamy, czeszemy się. Z krótkim rękawem, to bardzo dobrze. Jak widzicie, ja już się przebrałam. Zrobiłam Oliwii kanapeczkę z twarożkiem. No i mamy herbatkę w moim ulubionym kubeczku. Jedyne co nam zostało, to po prostu rozczesać włosy. Tak, tata Oliwii ma rację. Oliwia uwielbia chodzić w rozpuszczonych włosach, za to ja wolę, żebyś ty miała je takie związane. Tym bardziej, jak gdzieś często wychodzimy, bo wtedy się po prostu strasznie plączą, jak są rozpuszczone. No i już teraz, drodzy widzowie, chciałabym was zaprosić na jutrzejszy odcinek, w którym zabierzemy was na koniec świata. Myślę, że to będzie super challenge. Już mamy go nagrany. Tak, pamiętasz, jak było na końcu świata? Ja bym chciała jeszcze tam kiedyś pojechać, a ty? Oliwii się tam bardzo podobało, także koniecznie jutro bądźcie z nami o 8:30, tradycyjnie. No i fryzurka już jest gotowa. Ponownie będziemy dzwoniły do taty, żeby dowiedzieć się, co mamy robić dalej, bo już troszkę nam się nudzi, wszystkie zadania od niego wykonałyśmy. Więc dzwonimy. Więc dzwonimy, oby odebrał. Nie, odrzucił nas! Użytkownik zajęty, dobra, czyli tata teraz nie może rozmawiać, poczekamy chwilę, aż do nas oddzwoni. Niczym się nie martw. W sumie to troszeczkę się boję, co ten tata może powymyślać teraz, bo miał czas w pracy, żeby wykombinować dla nas nowe rzeczy, które mamy robić. I to może być coś strasznego. Minęło 5 minutek, łączymy się z tatą. Tato, słyszysz nas? Słyszę. O, to super. Wykonałyśmy wszystkie twoje zadania. Teraz powiedz nam, co mamy robić dalej. A jakie macie propozycje? Albo na plac zabaw, albo na salę zabaw, żeby pójść. Ja bym chciała na salę zabaw. Ja na plac zabaw. Tak naprawdę, to byliście ostatnio. Na sali zabaw, tak. Byłyśmy ostatnio bardzo często. Nawet mamy karnet tam wykupiony. To prawda. A dzisiaj nie pada. Jest w miarę względnie ładna pogoda. Więc proponuję wam plac zabaw. Okej. A długo mamy tam być, czy mamy być krótko? Długo, póki nie zacznie padać. To co ja tam będę robiła? Nie wiem. Ty możesz odpisywać widzom. Dobrze, to ja będę odpisywała na komentarze. Tylko gorzej, jak nie będzie padało, to co ja mam tam przez 3 dni siedzieć? Na tym placu zabaw? No coś ty. Tak. Widzę, jak wrócę z pracy, to was z placu zabaw zabiorę. Mamy być na placu zabaw aż tyle godzin? No nie wiem. No to ty musisz wiedzieć. Aż nam się nie znudzi. Aż Oliwii się nie znudzi. Aż Oliwii się nie znudzi, dobra. To faktycznie będziemy tam przez parę godzin. To jeszcze ostatnia kwestia. Co ty byś dzisiaj chciał zjeść, tato, jak wrócisz z pracy? Jaki mamy zrobić ci obiadek? Mogę sobie wybrać? Możesz sobie wybrać. Dzisiaj ty rządzisz. Ja bym chciał na obiad zjeść pyszną, pyszną pizzę. Pizzę! Czyli jeszcze musimy skoczyć do sklepu po produkty, bo znowu nic nie mamy na tą pizzę. Oliwia aż upadła z wrażenia, zemdlała. Dobra, zrobimy ci pizzę, nie ma problemu. To my w takim razie wyruszamy na ten plac zabaw. Oliwia na pewno będzie się dobrze bawiła, a ja na pewno będę się nudziła, ale trudno. Dzięki, tato, za rozmowę. Buziaczki ci wysyłamy. Ja wam również. To pa! 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 Co on powymyślał? Że co, ja powolałaś na salę zabaw, tam przynajmniej są lody kuleczkowe, można się napić herbaty, kawy. No trudno, no. To zakładamy buty i let's go! Słuchajcie, jaki numer! Zaczął padać deszcz. Oliwia ma parasolkę, ja nie mam, więc moknę. Jakbyś mogła, to mi daj tą parasolkę nad głowę, podzielimy się, bo jest jedna. Zaraz oczywiście lecimy do domu, Oliwia na placu zabaw była godzinkę. No i nadeszły te ciemne chmury, które są nad nami, a rano świeciło takie ładne słońce. My to nagrywamy w środę, wy to zobaczycie w piątek. Mam nadzieję, że w piątek już będzie dużo fajniejsza pogoda, ładniejsza, bo zapowiadają na następne dni słoneczko i oby się poprawiło to lato, bo na ten moment jest chłodno, szaro, buro i ponuro. Dzwoniłam do taty i wiesz co powiedział? Co? Że możemy odebrać paczkę z paczkomatu
i iść do sklepu po te produkty spożywcze, żeby zrobić obiad. No to idziemy, ale w sumie ten deszcz troszeczkę mnie uratował przed tym, że nie muszę siedzieć na placu zabaw kilka godzin. Cieszę się, że już wracamy, czy nie? Nie. Czy chciałabyś być dłużej na placu? Dłużej. Nic z tym nie poradzimy. Chodźmy, bo już mam coraz bardziej mokrą głowę. Uff, jak dobrze, że udało mi się wyjąć tą paczkę, bo była tak mocno wciśnięta, że myślałam, że nic z tego. Szarpałam, cudowałam, ale nareszcie wyszła. Bo ja nie wiem, co ja bym wtedy zrobiła. Najwyżej bym musiała zostać w paczkomacie i chyba tata by musiał coś kombinować, żeby ją w jakikolwiek sposób wyjąć. Zapatrzyłaś się na coś? A wiesz co? Co? Bo ja zrobiłam bąbelka i jak ty trzymasz tą parasolkę? Weź ją troszkę nad głowę. Jakiego bąbelka? Że z tej gumy zrobiłaś? Może znowu ci się uda. Oliwia próbuje. Nie, nic z tego. To teraz lecimy do sklepu. Jest, udało ci się. Mogę przebić? Zakupy jak najbardziej nam się udało, ale teraz przeokropnie pada. Coraz mocniej, więc pędzimy. Ile sił mamy w nogach? Wróciłyśmy do domu. Oliwia się wygłupia. Zaraz ci się ta głowa urwie albo uderzysz się o róg stołu, więc to jest odrobinkę niebezpieczne. Pokażemy, co kupiłyśmy. Mamy szyneczkę, salami, pomidorki, oczywiście ser i pizzę, bo stwierdziłyśmy, że pójdziemy na łatwiznę i po prostu kupiłyśmy taki spód do pizzy. Bardzo wam polecamy, bo to jest mega smaczne i to dostaniecie na przykład w Lidlu. Pushy! Tam z tyłu jest pushy? No nie, co on tutaj robi? W moim kwiatku. Nie podoba. Dobra, to niech on tutaj zostanie. Widzę, że zaczęłaś jeść jogurcik. Prawie go skończyłaś. Aha, jeszcze mamy też rukolę. I jakbyś mogła, to pokaż, jaki masz napis pod zakrętką. Ja mam, bo ja jest obłok. To masz bardzo fajny napis. Jeszcze mi tylko powiedz, czy pomożesz mi zrobić obiadek. Pomogę. Bardzo ci dziękuję. Także to będzie pizza od serca, czyli ona musi wyjść na pewno dobra. I nie widać mnie, bo jestem za butelką. Kochani, mamy godzinę 16:30. Nasz tata właśnie wrócił do domu z pracy. Oliwia, jak widzicie, sobie już nałożyła kawałek pizzy i teraz daję ketchup na to. Ja też mam, o! Takie kropki. Takie kropki, biedroneczki mają kropeczki. I teraz nasz tata spróbuje i powie, jakie wyszło, czy dobre, czy nie. Proszę. Dziękuję. Bardzo dobre. Bardzo dobre? Mhm, mi się wydaje, że za dużo mamy sera, ale to po prostu tak od serca nałożyłyśmy trochę więcej tego sera. Chciałabyś coś powiedzieć? Tak, możesz mi też dać ketchup na pizzę. I teraz tato, co my mamy zrobić? Jak zjemy? Pewnie musimy pozmywać naczynia. No to też. To też, dobra. Czy możemy odpocząć, czy masz dla nas jakieś kolejne zadanko? Nie no, po zjedzeniu troszkę możecie odpocząć, ale później coś wymyślimy. To myśl szybciutko. Co najpierw myśli? Muszę się najeść, pizza jest pyszna, najpierw muszę się najeść, bo jestem głodny po pracy. Dobra, to jemy, bo już nam jedzonko stygnie i za jakiś czas znowu się do was odezwiemy. No jak tam dziewczyny, odpoczęłeś się już trochę? Jeszcze nie! Jeszcze nie. Widziałem. Robimy tup. Widziałem, jest pozmywane. A kto zmywał? Obie chyba zmywałeś się, coś słyszałem. Kto zmywał? Ja czy ty? Ja! Słyszałem, że obie zmywałeś się. Więc teraz mam dla was kolejne zadanie. O nie, aż się boję. Będzie to paczka od widzów. Jest, nareszcie jakieś przyjemności, dzięki tata. Ale zobaczcie, jaka ta paczuszka jest piękna. Jak zwykle nasi widzowie nam pakują takie paczki, naklejają tyle naklejek. Oliwia ma kaszel. To co, otwieramy? Już się nie mogę doczekać, żeby zobaczyć, co tam jest w środeczku. A więc, o nie, Oliwia już coś porozrywała. A jakie to są ładne kotki. Tutaj zobacz. Już ci pokazuję. Niepotrzebnie, kochana, tak rozrywasz, bo to wystarczy otworzyć o w ten sposób. O nie, rozerwałaś rysuneczki. Tutaj były też takie ładne, zobacz. No trudno, nic się nie stało. Mamy folię bąbelkową, uwielbiamy ją pstrykać, jak wiecie. Jest zdjęcie, które chyba możemy pokazać, prawda? To jest ta dziewczynka, która nam wysłała tą paczkę. Jejku, ale super, że dołączyłaś swoje zdjęcie. To jest YouTube, to taka ta
Ikonka YouTube'a? Dobrze mówię? To Oliwia pokazuje kolejne cudowności, a ja Wam, drodzy widzowie, przypomnę, że jeżeli Wy macie ochotę coś do nas wysłać, jakiś drobiazg albo rysunek, to tutaj na dole wklejamy Wam dane do naszego paczkomatu, tam gdzie numer telefonu wpiszcie swój, a do nas przyjdzie powiadomienie na e-mail, że idzie do nas paczucha. Mamy dołączoną diamentową mo... Co? Rainbow Friends? To jest jakaś taka saszetka, nie miałaś nigdy czegoś takiego. To Oliwia otwiera, a ja zacznę czytać liścik. Cześć, jestem Amelka! Mam 7 lat, Amelka Anioł. Bardzo lubię Wasze filmy, oglądam je zawsze po 8:30, gdy jem śniadanie. Jest nam strasznie miło. Mam 2 psy i 3 koty, które bardzo kocham. Niedawno wróciłam z wakacji nad morzem i przywiozłam Ci z nich drobny prezent. Niespodzianki z paczki, mam nadzieję, że będą Ci się podobać. Na pewno tak. Ja tylko zobaczę, co Oliwia wyjęła. Jak on się nazywa ten z tymi długimi rączkami? Kto to jest ten? Nie wiem, bo... A tej postaci nie ma. Ale to nie jest ten niebieski? Ten? Nie. To nie jest ten blue. Ja się na tym nie znam. To jest tylko... Czy ten kucyk ma na sobie pampers? A tak troszkę wygląda, tak mi się skojarzył. To jest pampersik. Pampersik, jak ty pięknie rysujesz. Czyli ty chyba też lubisz tą grę, co? Tak jak Oliwia, tą Rainbow. Jakie ma fajne włosy, zobaczcie! LOL! Ja jeszcze muszę dokończyć ten list. Cieszę się, że Twoja ręka już wyzdrowiała. Tak, na szczęście już tak. Lizaczek gwizdek, pokaż wyżej, żeby widzowie zobaczyli. Pozdrawiam Cię bardzo mocno i Twoją mamę też. I z niecierpliwością czekam na kolejne Wasze filmiki. A we wrześniu zaczynam szkołę i idę do pierwszej klasy, z czego bardzo się cieszę. Już teraz życzymy Ci powodzenia, na pewno Ci się spodoba. W pierwszej klasie Oliwia dopiero idzie za rok. Nie mów, że już otwierasz tego lizaka. Ty łasufu jeden. PS. Mieszkam w miejscowości Masłowiec koło Trzebnicy. Wow, Trzebnica to ja wiem, gdzie jest akurat, ale nie byłyśmy nigdy tam. Okolica Wrocławia i gdybyś była kiedyś w pobliżu, to zapraszam Cię do mnie na spotkanie i wspólną zabawę. Ale super, jest nam strasznie miło, że nas zapraszacie, to jest mega miłe. Co my tu jeszcze mamy? Takie gumowe, ja na początku tak sobie pomyślałam, że Ty jakąś glizdę trzymasz. Albo coś w tym stylu. Jak tych rzeczy jest tutaj dużo, Amelko. Kolejny kucyk. Taka piłka, oko. Zobacz, to jest przerażające, creepy. Tak, jest taki misiaczek. Nie wiem, czy ty to też pokazywałaś? Z takiej jakby pianki bryloczek. Ojej, mały dzidziuś ze smoczkiem. Uroczy, cudowny. Do tego mamy takie coś. James, dobrze mówię? To chyba James. Ja nie wierzę, ile ludzi... Zobacz, jaki ludzik, słoneczko. To ja myślę, że to jest z jakiejś bajki, tylko ja oczywiście nie wiem, z jakiej to jest bajki. Mamy jeszcze takiego pieska z Psiego Patrolu. Cóż, to ojej, kolejna laleczka. Oh my god, jaka linijka zabawna. Z takim kotkiem. Ładne? Super. O, takie coś to my miałyśmy, prawda? W naszym kalendarzu adwentowym miałaś wtedy te LOL Surprise. O, teraz Oliwia wzięła coś, co na pewno jej się bardzo spodoba. Czyli co to jest? Daj na tego lizaczka. Balony z wodą. Balony na wodę, tak. Będziemy sobie napełniać. Mamy Pepę z koroną. Mamy małpkę. Oliwia zawsze mówiła, że te małpki przynoszą pecha. Jest różowy długopis. Ojeju! Czy to jest jakieś takie... Tak, to są takie, słuchajcie, różne rzeczy. Takie handmade z tego można tworzyć. Też bardzo przydatne. Co ty masz? Czy to jest klej brokatowy? Tak, niebieski klej, musisz wyżej go pokazać. Mamy też takiego niebieskiego balona. Wow, to są te takie tasiemki? Fioletowa i różowe. Oliwia bardzo dużo robi prac plastycznych, na pewno to wykorzysta. Motylki przepiękne, przesłodkie. Oliwia jeszcze trzyma kolejne motylki. Będziemy mogły je sobie gdzieś powiesić. O! Wow! Czy to jest... Oliwia... Muszelki. Muszelki! Muszelki są zawsze super. Do...
rozpuścin, to my musimy to odpakować, zobaczyć, co jest jeszcze tam w środku. A ja tutaj mam, słuchajcie, pełno naklejek. Cała torebka super ekstra naklejek. OMG, jak ty ich nam tutaj dużo włożyłaś. Dobra, to ja jeszcze zobaczę, co jest w tym pusinie. Też go bardzo ładnie pokolorowałaś. On jest na takim serduchu, widzicie? Taki prezencik. I tutaj jest jeszcze coś z kotami. O, kolejny kot. Jakie ładne tęczowe. Nie wiem, ja to otworzę, może coś jeszcze jest w środku. Nie, to jest po prostu, słuchajcie, książeczka, taki notesik. Wow, zobacz, jakie słodkie. Przepiękne to jest. Olijanka coś moja jeszcze tutaj odpakowała. Cześć, czy mnie pozdrowisz? Amelko, oczywiście Ciebie pozdrowimy, ale jak otworzymy tą paczuchę. Oliwia się zaczęła bawić laleczką. Ja jeszcze widzę taki długopis. Taka lupa. Zobacz, jaka różowa lupa. Spineczka. I tutaj są kolorowanki. Proszę, taka. Oliwia i mama. I serducho. Tu jest napisane love, a tutaj Oliwia. A co mamy z tyłu? Też są jakieś takie rysuneczki. Jedziemy dalej. Aj, ale naprawdę się postarałaś, Amelko. Nam tyle tutaj rzeczy dałaś, że to jest szok. Hej, nazywam się Amelka. Hej, jestem Oliwia. Czyli to jesteś ty narysowana, ta twoja widzka. I mówicie do siebie, hej, wow. I Amelka ma, zobacz, widzisz, ty masz skakankę, a Amelka ma hula hop. Zabrakło mi tego słowa, chciałam powiedzieć, że to jest kółko. A to przecież jest hula hop. Nie wierzę. Pusin z tęczą. Ciekawa jestem, Amelko, czy też masz show na pusiny? Możesz dać nam znać też w komentarzu. I serducha, Amelka, Oliwia. Mamy najlepszych widzów na świecie. To jest kolorowanka, to dla Ciebie jest napisane. I ten kucyk, jednorożec, podaje serducho z napisem love, a ten mniejszy kucyk mówi dziękuję. Słodkie, przesłodkie. Jeszcze jest taka malowanka do pokolorowania. Kilka mniejszych malowanek. Szaleństwo, a na samym dole taka książeczka. Zwierzęta domowe. No nie, no nie. Jaka superowa paczucha. Fajna, co? Rewelacja. Amelko, oczywiście, że Ciebie serdecznie pozdrawiamy. Buziaczki Ci wysyłamy. Jest nam strasznie miło, że o nas pomyślałaś, że Oliwi te wszystkie rzeczy wysłałaś. Pozdrawiamy Ciebie i Twoją mamę. I chciałam powiedzieć, że to już byłoby wszystko w naszym dzisiejszym odcinku, ale jednak nie, bo musimy zawołać tatę, który zadecyduje, co będziemy teraz dalej robiły. Tatusiu, masz chwilę czasu? O, tata krzyczy z kuchni, oczywiście, więc zaraz tutaj do nas przyjdzie. Oczywiście pokażemy mu te piękne rzeczy od Amelki. I teraz znowu się boję, co on kolejnego wymyśli. Co my mamy dalej robić? Cześć, hey, tatusiu. Jak się podobała paczka? Paczka jest przepiękna, Oliwia się ciągle bawi. Ona nawet nie ma czasu mówić do kamery, bo ona ciągle wyjmuje te laleczki. No i oczywiście je lizaka. Lizak jest pyszny. Tato, czy masz dla nas kolejną misję? Myślę, że już się robi powoli późno. Tak, jest późno, jest już wieczór. Byłyście na placu zabaw, posprzątałyście, tak. Zrobiłyście pyszny obiad. Też. Czyli wszystkie tak naprawdę moje zalecenia dzisiaj się spełniły. Więc ostatnim zaleceniem, powoli zacznijcie się szykować do spania. Że mamy iść już spać? No jak? Ale jest dopiero godzina 19:25. No nie, może o tej godzinie mamy już iść spać. Co ty myślisz o tym? No ale musimy dzisiaj słuchać taty. To zaraz się przebierzemy w piżamki i chyba się faktycznie położymy do łóżeczka. Mi tam pasuje, wiesz? Ja tam bym chciała odpocząć po całym dniu szaleństw, bo... Poza kamerą też się dużo rzeczy dzieje, prawda? Dużo rzeczy. Dużo zabawy, dużo sprzątania tego wszystkiego i segregowania. No nie wiem, nie wiem. No musimy się dzisiaj, taty, słuchać. To jeszcze, tato, tylko nam ty powiedz, jak tobie się podoba taki dzień, że ty możesz decydować o wszystkim. Ja mogę mieć więcej takich dni. No dobra, to teraz piszcie w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć kiedyś jeszcze drugą część, jak tata będzie decydował o naszym dniu, tylko może w wersji bardziej takiej wymagającej. Może taki, wiesz? Musiałem zobaczyć, na ile sobie poradzicie z zadaniami prostymi.
żeby zobaczyć, jak sobie myślałam, poradzicie. Myślałam, że powiesz, że na ile sobie możesz pozwolić. Nie, aż tak źle. Oliwiasz kiedyś miała taki odcinek, że ona decyduje o naszym dniu, a ja chyba jeszcze nie miałam takiego challenge'a. Miałaś, że ty rządzisz, a ja chyba jeszcze nie miałam, to teraz będzie na mnie kolej? Tato, czy jeszcze pozwolisz nam pozdrowić na sam koniec kilka naszych widzów? Oczywiście. Dobra, to ja tylko pójdę po telefon, żeby zobaczyć, kogo dzisiaj mamy pozdrowić i zakończymy nasz dzisiejszy odcinek. Oli, Janeczka oddała mi swojego lizaka, nie wiem, to już nie chcesz? Chodź tutaj, zamienimy się troszkę miejscami, bo nie wiem dlaczego tak jest, że ja zawsze siadam po tej stronie, a ty po tej, to zrobimy troszkę inaczej. Myślę, że dzisiaj pozdrowimy odrobinkę więcej osób niż 5. Pozdrawiam kolegę Doleny 48, która napisała do nas na Instagramie. Buziaczki ci wysyłamy. Pozdrawiamy Amerkę z Gniezna. Ta dziewczynka ma 7 lat i spotkałyśmy ją w Łodzi. Słuchajcie, na basenach, pamiętasz? Byłaś na basenie i na sam koniec podeszła do ciebie taka dziewczynka. Ano? I zrobiła sobie z tobą zdjęcie. To było bardzo miłe. Amelko, do ciebie również lecą buziaczki. Super, że jeszcze do nas napisałaś. Pozdrawiamy ciebie i twoją mamę. Pozdrawiamy również Kornelię i Nelę, które napisały do nas konta KittyDead387. Buziaczki. Oliwia walczy z lalką, bo zobaczcie, co ona chce zrobić. Ona chce założyć taki jakby kapelusz na górę, ale może to nie pasuje na tą lalkę. Może ona ma za dużą głowę. Jak ktoś to ci pomoże? To było na samym początku. Pozdrawiamy Kingę Gross. A, przepraszam, Kinga Gross prosi o pozdrowienia dla swojej kuzynki Marysi i kuzyna Michała, więc pozdrawiamy Marysię, Michała, ale ciebie, Kingo, również. Buziaczki lecą do was. Pójdź, buziaczka. Ja wiem, że czasu za dużo nie masz, bo się bawisz cały czas tymi fajnymi rzeczami, które dostałaś od Amerki. Pozdrawiamy Agatę i Łucję, które napisały z konta Agnieszka Rafińska 3934. I jeszcze pozdrowionka lecą dla waszej mamy. Buziaczki. Pozdrawiamy dziewczynę, która pisze do nas z konta Nowa Wróżka. Buziaczki lecą do ciebie. Tak, i Nowa Wróżka pisze nam codziennie komentarze. Wiecie, to jest też bardzo miłe. Pozdrawiamy. Pokazywałam, tak. Pozdrawiamy Wikę z Głogowa, która napisała z konta Wika YouTuberka 5783. Buziolki. Pozdrawiamy Roberta. Ma 17 lat, mieszka w Gorzowie Wielkopolskim. Buziaki lecą. Ostatnią osobę, którą dzisiaj pozdrawiamy, to jest Klaudia Wawrońska. Buziaczki lecą do was wszystkich! Teraz ty jeszcze na sam koniec powiedz mi, co ty myślisz o tym dniu. Fajnie, jak tata rządził, czy nie? Trochę, no tak średnio. Nie było tak źle. Było całkiem, całkiem. To my teraz tutaj wszystko sprzątamy i kładziemy się spać, tak jak nasz tata zarządził. To pokażę jeszcze na szybciutko na sam koniec. Nie wiem, czy cię widzą. Musisz troszkę wyżej. Okej. To już byłoby wszystko w naszym dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie zostawiać łapeczki w górę, subskrypcję, dzwoneczek. Do zobaczenia w jutrzejszym odcinku na końcu świata. Pa, pa, całusy 102. Proszę, lizaczek.